No i tutaj przy tej snopowiązałce mamy taki jakiś zabytkowy dosyć ciągnik. To jest Ursus C328, popularny ciapek, dwucylindrowy. Te ciągniki to się pojawiły najpierw w jakichś kółkach rolniczych czy w PGR-ach. Co to były za ciągniki w ogóle? To były jedne w miarę z pierwszych, to już nie był pierwszy. To już był, jak gdyby już był drugi wypuszcz tego ciągnika. On już był unowocześniony, już zwiększona była jego moc. Z 25 na 28 koni. Aha, czyli to jest moc, 28 tak, koni. Tak. I już był wyposażony. Pierwsze ciągniki 25 nie miały sprężarek, nie miały instalacji pneumatycznej, tylko tak zwane hamulce najazdowe. A ten ciąg był wyposażony w sprężarkę 28. Był wyposażony sprężarkę, które tutaj widzimy. A i masz przez to zbiornik. Instalacje pneumatyczne. I one były już bardziej niezawodne, już bardziej pracowały. To były pierwsze, można powiedzieć, sprawdzone ciągniki polskie, które już miały instalacje pneumatyczne i w pełni były wyposażone do transportu rolniczego. Taki ciągnik w pierwszych latach to był dopuszczony do ruchu z dwoma przyczepami już o wyporności czy unośności 3,5 tony. Ciągniki już transportowe, już nadawały się i do rolnictwa, i do transportu. To tym ciągnikiem w polu to co się robiło? No tutaj no wszystko. Ta warta. Począwszy od prac polowych. Czyli orka, siew, tak, talerzowanie gdzieś, wszystko, brunowanie, wszystko co... Czyli kiedy te ciągniki jeszcze były, to jeszcze masę koni pracowało w polu. Tak, tak. W rolnictwie to, tak, tak, to była piękna sprawa, bo w tamtym czasie... Czyli taki ciągnik to mało kto miał? To były wyjątki, jak ktoś tam... Ciągników w ogóle takich nie było sprzedaży dla rolnictwa indywidualnego. To pierwsze dostawały kółka rolnicze, państwowe gospodarstwa rolne, PGR-y, a rolnicy to gdzieś później gdzieś po jakichś trudach gdzieś uzyskiwali te ciągniki w ramach przetargu czy jakiegoś do tego gdzieś po prostu jak ktoś taki ciągnik kupił używany, to był dla niego rarytasem. A to jest prawda, że na przykład w PGR-ze to woleli na przykład komisyjnie zezłomować podpłust niż sprzedać rolnikowi? No były takie czasy, że właśnie ja pamiętam takie czasy, bo między innymi jak kupowałem Wistulę, to w kombinacie w objeździe, chyba było w kombinacie wtedy czy coś, mieli tam 8 czy 10 tych Wistul i przyszedł taki czas, że to wszystko wyzłomowali. Nie można było tego kupić, tylko to było wszystko wyzłomowane. Żeby, a później już, to już tak, jak to się mówi, troszeczkę tak poluzowali rolnikom, że można było rolnikom kupić nawet na korzystnych warunkach. Nie pamiętam, kto to był wtedy przy władzy, ale nawet były bardzo korzystne warunki. Dlatego, że można było, sprowadzali te maszyny do zbędne w PGR-ach, czy w kółkach sprowadzali do... Państwowy Związek Gminnych Spółdzielni. Czy Polskie... Ale to były nowe maszyny czy używane? Nie, używane. I to można było między innymi, ja też skorzystałem takie. I to można było wtedy, gdzieś one były wyczynione, przeprowadzone do PZGS-ów, do innych punktów. I można było takie maszyny już wtedy wziąć na raty, na 5 lat czy na wiele spłacać zbożem. A to było korzystne. To było bardzo korzystne i to wtedy między innymi ja żem skorzystał, bo taki ciągnik 40-11 wziąłem wtedy. Nie pamiętam już wiele, ale wiem, że to były bardzo korzystne warunki. Na już latach się tam spłacało ten ciągnik i to już były takie naprawdę zaczynały być dobre czasy dla rolników. Bo to już nie szło pod palnik na złom, tylko jeszcze można było korzystać z tego wszystkiego.